Pomiędzy drzewami. Podcast o lesie i o ludziach. Zapraszam, Paulina Król. Dzień dobry, witajcie między drzewami. Taki temat dzisiaj będzie troszeczkę o przemeblowaniu, o przebudowie, ale nie domu, nie mieszkania, a lasu. Jak to się w ogóle robi i po co się to robi? O tym opowie nasz gość, którego już być może widzieliście, słuchaliście parę miesięcy już ładnych temu. A jeśli nie słuchaliście, to mam nadzieję, że po tym odcinku wrócicie do tych poprzednich nagrań z Maciejem Chromym, leśniczym w nadleśnictwie Wichrowo. To jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, który poza tym, że jest leśnikiem, ma bardzo dużo innych supermocy, jak chociażby to, że jest bartnikiem, fotografem przyrody, wędrowcem, przyrodnikiem pełną gębą. I o przebudowie lasu wie bardzo dużo. Cześć Maćku. Witam serdecznie. Przebudowa, Maćku, słowo klucz. Co to w ogóle jest i jak to się ma w kontekście lasu? Brzmi to może trochę kanciasto, tak, i no, może można powiedzieć jakoś tak ostro, jeżeli podchodzimy do lasu, ale ta przebudowa to jest taka bardzo ważna rzecz, która powoduje, że ten las pod wieloma względami staje się lepszym lasem. To znaczy ten las, który człowiek przed wiekami czasami stworzył, no ma swoje jakieś tam plusy i minusy. Teraz to, co się dzieje na świecie, czyli te zmiany klimatu, pokazują sporo różnych minusów. Więc jeżeli chcemy ten las uczynić lepszym, to przebudowa właśnie brzmi całkiem pozytywnie. Ale to wciąż jest takie właśnie słowo kostropate i wydawałoby się przebudowywanie lasu, czyli co? Przenoszenie drzew? No to tak się nie odbywa, bo to jest proces wieloletni, który dotyka lasu, który rośnie, wiadomo, drzewa rosną bardzo długo. Są to wiekowe rośliny. Więc cały ten proces jest rozłożony na lata, dotyczy różnych faz lasu, to nazywamy fachowo drzewostanem, czyli po prostu różnych faz tego drzewostanu, począwszy od tych najmłodszych faz, ale też skończywszy na tych całkiem starych, wiekowych, już będących czasami w fazie rozpadu. I cała ta przebudowa polega na tym, żeby te drzewa, które nie do końca rosną w tym miejscu, którym trzeba, czyli właśnie na przykład jakieś sosny na takich żyźniejszych siedliskach, po prostu jak gdyby te sosny z czasem usuwamy albo same wypadają, bo niektóre umierają jak gdyby stojąc w lesie, i w ich miejsce na przykład będziemy sadzili więcej gatunków liściastych, na przykład dęby, które dużo lepiej sobie poradzą, będą też w tym miejscu dłużej rosły. No, ale to wydaje się bardzo, bardzo skomplikowane, bo muszę tutaj jeszcze wspomnieć, że Maćka mogliście oglądać w serii Oblicza Lasów na kanale Echa Leśne, gdzie mówił o różnych tematach, ale tam również jego koleżanka i moja również, Dominika Nadolna, opowiadała właśnie o przebudowie. I Dominika w swoim odcinku, link znajdziecie w opisie do tego odcinka, powiedziała, że są dwa sposoby na przebudowę, że na etapie trzebieży, trudne słowo, z kilkoma RZ i rzec kropką, oraz na etapie rębni. I teraz proszę cię, Maćku, o wyjaśnienie nam laikom, co to jest. Znaczy, właśnie może postaram się to powiedzieć takim bardziej prostym językiem, bo jestem leśnikiem praktykiem, czyli pracuję na co dzień w lesie, więc mogę jak gdyby powiedzieć takim opisowo to, co jak gdyby faktycznie robimy, może bez takiego branżowego języka. I tutaj można powiedzieć, jak gdyby, że na etapie tych trzebieży, czyli trzebież to jest taki zabieg pielęgnacyjny, hodowlany, który robimy w okresie mniej więcej od 20 do 100 lat na przykład w drzewostanach iglastych, sosnowych. I one jak gdyby ma popierać te drzewa najbardziej dorodne, ale także właśnie te najbardziej pożądane. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że przebudowa powoduje to, że usuwamy drzewa, które są na przykład słabiej radzą w tych warunkach lokalnych, klimatycznych, a popieramy te drzewa, które sobie tam znacznie lepiej poradzą, będą zdrowsze. Dzięki temu cały las będzie bardziej stabilny, będzie mógł dłużej rosnąć w tym miejscu. Natomiast jak gdyby takim dużym rozwiązaniem, takim, które jak gdyby można łatwo zauważyć, jak to się zmienia, cały ten las, jak on jest już przebudowany, to właśnie są rębnie. I one polegają na tym, że las, który dożywa swojego wieku, który określamy jako optymalny do wyrębu, także z przyczyn gospodarczych, ale tutaj mamy jednak bardziej na uwadze potrzeby tej stabilności, zdrowotności wszystkich lasów, stabilności całego ekosystemu.
Po prostu zaczynamy go częściowo przebudować, czyli pewne fragmenty jego wycinać, wybieramy szczególne takie miejsca, które właśnie na przykład cały las nadaje się do przebudowy, ale pewne jego fragmenty na przykład znacznie lepiej odpowiadają warunkom, jak najlepszym warunkom do wzrostu na przykład dęba. Są na przykład takie gliniaste górki, jak na przykład u mnie są takie w lasach polodowcowe, które zostały. To jest takie idealne miejsce, na którym sos na przykład się trochę męczy, ma takie rzadkie drewno, bo bardzo szybko rośnie, więc jest trochę słabsza. Natomiast dąb posadzony tam będzie spokojnie 140, 150 lat rósł, a może i 200. Bo tego nie wiemy, jak gdyby to, co my teraz robimy, to o tym, co się wydarzy za 100 czy 150 lat, będą decydowały kolejne pokolenia. My teraz jak gdyby pracujemy na tym, co odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach ludzi, leśników, także innych, że tak powiem, narodowości, bo wiadomo, Polska zmieniła też granice, więc część drzew no, była sadzona przez leśników innych narodowości. No właśnie, i z czego to wynika, że teraz jesteśmy zmuszeni przebudowywać, czyli zmieniać skład gatunkowy tych lasów? Czy to znaczy, może to nie zmieniać, tylko bardziej dostosowywać. Okej. Do siedliska, do gleby, do warunków hydrologicznych. Tak. I z czego to wynika, czy te 100 lat temu, czy 80 lat temu leśnicy nie wiedzieli? Tak, w pewnym sensie można powiedzieć, że trochę gdyby ludzkość w ogóle z biegiem czasu jest bogatsza w wiedzę, więc również także leśnicy i cała jak gdyby gałąź zwana leśnictwem, gospodarką leśną jest jak gdyby bogatsza o lepsze obserwacje przyrody, różne badania, które wykazały właśnie, że pewne gatunki lepiej sobie radzą na danych glebach. Natomiast tutaj też trzeba bardzo powiedzieć wyraźnie, że kiedyś gospodarka surowcowa, czyli jak gdyby to przeznaczenie lasu, jakie było kiedyś wyznaczane, że las był po prostu do produkcji surowca, trochę wypaczało jak gdyby kierowanie się tym, jakie gatunki były wsadzane. Na przykład dlatego w górach masowo był wsadzony świerk, właściwie w monokulturach takich świerkowych, na nizinach była to sosna, ponieważ po pierwsze było to stosunkowo łatwo posadzić, a potem stosunkowo szybko albo szybciej na przykład niż dęby dostarczało to surowca znacznie lepszego dla przemysłu. No i też no, przemysł wtedy potrzebował na przykład gatunków liściastych, bo to było drzewo budulcowe, no z dęba to wiadomo, to jest jak gdyby ograniczone możliwości, chociaż z dęba buduje się zupełnie inne rzeczy. Teraz jak gdyby wykorzystanie tych gatunków się zmieniło, korzystamy też dużo szerzej z dębowego drewna na przykład, bo mamy maszyny, które są bardziej dostosowane obecnie do przeróbki tego bardzo twardego, trudnego w obróbce drewna. No ale przede wszystkim ta przebudowa, tutaj jak gdyby to się zmieniła sytuacja naszego myślenia, podejścia, bo bardziej patrzymy tak szerzej, nie tylko pod względem produkcyjnym, gospodarczym, tylko właśnie wpływem tych lasów na klimat, na środowisko życia człowieka i żeby jak gdyby staramy się jak gdyby odtworzyć te lasy, które przed wiekami były, taką właśnie metodą nazywaną u nas przebudową. Czy wszystkie polskie lasy trzeba przebudowywać? Nie. Po pierwsze dlatego, że część lasów jest zbliżona do naturalnych. Są takie fragmenty w Polsce. Są też takie fragmenty, które akurat udało się posadzić zupełnie całkiem prawidłowo lasów gospodarczych i one tam występują, rosną te gatunki, które powinny. Zresztą też musimy pamiętać, że w Polsce wszystkich lasów docelowo no nie da się przebudować, bo na przykład na takich suchych piaskach, borach, na przykład na Kaszubach u Zdobka. Pozdrawiamy serdecznie. Sosna właściwie zawsze będzie dominującym gatunkiem. No, nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłości, bo te zmiany klimatu postępują, ale obecnie no, trzeba uznać, że no, inne gatunki tam się będą męczyły. Zresztą no, Zdobek w jednym z swoich filmów pokazywał takie buczki malutkie, które mają kilkadziesiąt lat, prawda? Więc to one tam nie dadzą rady po prostu, a sosna sobie świetnie tam poradzi, więc staramy się tą sosnę jakby tam utrzymać w jak najlepszej kondycji. No, ta sosna tak z tej naszej rozmowy wybrzmiewa jako takie niechciane drzewo, które wszędzie się wsadza, ale tak naprawdę no, to jest też to dostosowywanie składu gatunkowego do siedliska. W przypadku sosny to idealnie gra. Dostosowanie sosny do tych piasków, które są u Zdobka. Tak jest, więc w tych miejscach nie prowadzi się takiej przebudowy, chociaż można powiedzieć, że w pewnym sensie
też one podlegają pewnej przebudowie, bo na przykład w momencie, gdy stosujemy rębnie, które kiedyś były wielkopowierzchniowe, teraz one się zmniejszyły znacznie. To jest rębnie, czyli? Zręby, wycinki takie zupełne na przykład, to pod względem powierzchni ona się jak gdyby zmniejszyła znacząco. Poza tym wtedy powoduje, że jak gdyby struktura całego tego lasu, który powstanie w przyszłości, będzie bardziej zróżnicowana i wysokościowo, i wiekowo, bo będzie jak gdyby więcej tych mniejszych działek, które będą w różnym wieku, nie? Więc jak gdyby już jest taka jak gdyby pewna modyfikacja lasu, który na przykład dotychczas był taką monokulturą w jednym wieku jednego gatunku, nie? Druga rzecz jest taka, że odnowienie naturalne też, które coraz bardziej popularne są w polskich lasach, powodują, że struktura tej uprawy, która powstaje, też jest już na samym wyjściu zróżnicowana. One są i wysokościowo, też jak gdyby te rodzime odmiany sosny, która rośnie, popieramy i ona jak gdyby sama sobie wybiera miejsce, w którym urośnie, nie? Więc jak gdyby już się odbywa jakaś taka dodatkowa selekcja, nie? Która mamy nadzieję, że w przyszłości jak gdyby będzie procentowała tym, że ten las będzie zdrowszy, stabilniejszy. Czyli to jest ciągła praca. Obserwacja przyrody. Obserwacja i naśladowanie tej przyrody. W 1945 roku, proszę Państwa, w Polsce było 13%, w polskich lasach, 13% drzewostanów, taki był udział drzew liściastych. I w ciągu ostatnich 75 lat zwiększył się dwukrotnie, z 13 do 30%, nawet więcej niż nawet dwukrotnie. Więcej, tak. Czyli słuchajcie, w 2019 lasów liściastych, drzew liściastych w naszych lasach było 30%, a w 1945 roku, czyli tuż po wojnie, 13%. No to tak, to jest ten efekt. Jest efekt, no wiadomo, że tam po wojnie jeszcze też gdyby trochę zwiększyliśmy ten udział sosnowych, bo kraj potrzebował szybko drewna, to niestety no, byliśmy w takiej no, tragicznej sytuacji po takim wydarzeniach historycznych. Więc jak gdyby ten udział sosny też skoczył, ale w międzyczasie, zwłaszcza ostatnie dekady, 2, 3, 4, to jest właśnie odchodzenie od tego modelu takiego typowo surowcowego, nastawionego właśnie na monokultury i coraz większy udział właśnie wprowadzanych gatunków liściastych, które powodują, że nasze lasy stają się nie monokulturami, tylko lasami mieszanymi. No ale w internecie ciągle mówią, że leśnicy wycinają. Więc co, wycinają jak chcą? Leśniczy sobie wejdzie do swojego lasu, powie, ta sosna mi się tu nie podoba. Wytnę ją i posadzę sobie buka. No nie, tak to właśnie, nie wygląda. Jak to wygląda. Może niektórzy tak sobie myślą, zresztą jak tam pójdą do lasu, zobaczą jakiś fragment wyciętego lasu, który kiedyś tam odwiedzali na grzyby na przykład i jakoś faktycznie no, są zszokowani tym, no to muszą jak gdyby pamiętać, że to gospodarka leśna to jest coś, co trwa przez 100 albo nawet więcej lat, więc w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, że fragment lasu zostaje wycięty, ale gdzieś obok rośnie młody, który był wycięty ileś lat temu, teraz jest młodnikiem, będzie starszym drzewostanem, będzie się postarzał. Więc no tutaj nie... Rozumiem ten szok, bo sam jak gdyby czasami się dziwię lasom, które jak gdyby zobaczyłem gdzieś tam kiedyś i potem je odwiedzam, no ale mając tą wiedzę, to raczej do tego podchodzę, bo wiem, że jak gdyby to jest taka dobra zastępowalność pokoleń, więc jak gdyby to nie jest robione właśnie bez planu. Są te plany, które realizujemy, to są wykonywane raz na 10 lat. Robią to specjalne biura taksacyjne, które zatrudniają różnych fachowców, nie tylko zwykłych leśników. I one jak gdyby mówią nam, co i ile możemy tego wyciąć w danym dziesięcioleciu, czy nawet w danym roku, wtedy rozkładamy ten plan z 10 lat na każdy rok. Czyli to nie leśniczy decyduje. Nie, no leśniczy to jak gdyby jest gospodarzem, ale on ma bardzo dużo jak gdyby obostrzeń nałożonych na to, co może i kiedy zrobić. Oczywiście tutaj w ramach nadleśnictwa to się wszystko odbywa, no i pod kontrolą oczywiście różnych inspekcji i zewnętrznych audytów. Przecież lasy państwowe w Polsce są certyfikowane. Mamy takie certyfikaty, które mówią, że prowadzimy dobrą gospodarkę leśną. No dobrze. Jakie są korzyści przyrodnicze, klimatyczne, korzyści gospodarcze tej właśnie przebudowy? Co możemy osiągnąć dzięki temu? Może zaczynając tak krótko o tych gospodarczych, powiedzmy, zaletach przebudowy, to powoduje to, że jakość drzew, które rosną w optymalnych warunkach, jest znacznie lepsza. Czyli w takim no, dużym uproszczeniu po prostu rosną w lepszych miejscach, będą dawały w przyszłości, przyszłym pokoleniom lepsze drewno.
To jest jedna rzecz. Są też stabilne, czyli jak gdyby mniej chorują, mniej trzeba jak gdyby pilnować, żeby tam się one nie rozsypywały, nazwijmy to, żeby nie były atakowane przez różne owady, grzyby i tak dalej, więc jak gdyby są bardziej stabilne. No tak, bo sobie wyobrazić można monokulturę świerkową, porażoną przez kornika i wszystkie drzewa się zarażają od siebie. Tak jest. A tam, gdzie jest tu dąbek, tu sosna, tu coś tam, to zawsze jest trudniej tym organizmom. Ale jak gdyby nie wszystkie drzewa zazwyczaj wtedy wypadają, część zostaje, coś tam jak gdyby rośnie. A druga rzecz, że drzewa, które są w takich właśnie mieszanych lasach, wydaje się, że są bardziej też jak gdyby same jak gdyby odporniejsze, że jak gdyby no, nie są takie podatne na takie masowe na przykład pojawy owadów zwane gradacjami. Ale tu jeszcze wróciłbym do tej, gdyby zalet tej przybudowy. To jest też coś takiego, o czym jak gdyby poprzednie pokolenia trochę nie pomyślały. Czyli my wsadzając bardzo różne gatunki, dęby, wiązy, lipy, nie wiemy, co będzie potrzebne człowiekowi za 100, 150 lat. Więc musimy jak gdyby dać mu możliwość, żeby skorzystał z szerokiego wachlarza gatunków, nie? My w tej chwili, no, siłą rzeczy musimy korzystać z tego, z tych gatunków iglastych, bo ich jest najwięcej, nie? Ale kiedyś było odwrotnie. Człowiek bardzo często wykorzystał duże ilości na przykład dębu. Zresztą sporą część Europy porastały dębiny, nie? Czy buczyny w górach. Więc no, jak gdyby staramy się dywersyfikować jak gdyby zagrożenia takie hodowlane, ale też właśnie jak gdyby zdrowotne. Czyli patrzymy na to, żeby ten las był taki bardziej zróżnicowany, przez to bardziej stabilny, bardziej odporny na to, co się wydarzy. A klimatyczne? Korzyści. Oczywiście też. Sama struktura na przykład przebudowania, znaczy struktura lasu po przebudowie, czyli za pomocą na przykład remni trzecich, które polegają na tym, że się wycina takie gniazda, niektórzy nazywają dziurami w lesie. I wtedy jak gdyby wycinając ten fragment lasu pod dęba, wybrany jak najlepiej, wsadzamy tego dęba, on przez jakiś czas rośnie. Więc w tym momencie, jak gdyby przez chwilę gleba jest odkryta tylko na 30% całej tej powierzchni działki zrębowej. I potem, gdy ona podrośnie, już sama z siebie zacznie osłaniać tą glebę, no to wtedy jak gdyby tą pozostałą część lasu się wycina, żeby albo posadzić, albo żeby pozwolić, żeby tam się coś obsiało. Więc jak gdyby tylko kolejne 30-40% już jest łącznie z kępami ekologicznymi, które też zostawiam, jakieś biogrupy, ekotony, więc jak gdyby ta powierzchnia... Strasznie dużo trudnych słów. Tak, ale jak gdyby no, wszystko to się dokłada, nie? Więc jak gdyby nie robimy czegoś takiego, że nagle zdejmujemy z jednej powierzchni cały stary las, tylko jest on jak gdyby stopniowo zdejmowany. Dzięki temu zarówno jest osłona gleby, a przez to również ochrona jak gdyby warunków wilgotnościowych, czyli ta wilgoć w lesie znacznie lepiej utrzymuje, nie ucieka, no i ma to wpływa też globalne, nie, na całe te ekosystemy leśne, dzięki temu one są, no ta wilgoć się lepiej tam utrzymuje. Oczywiście nie wszędzie ta przebudowa w taki sposób jest możliwa do wykonania, na przykład jeżeli chcemy odnowić na tych właśnie suchych piaskach sosnę, no to sosna i tak, ona potrzebuje otwartej, większej przestrzeni i tam się najlepiej czuje, no, najdynamiczniej rośnie. Maćku, mówisz o dziurach w lesie, o rębniach i tak dalej. Z czego leśniczy, skąd wie, jak ma wyciąć las? Jakiej wielkości? Znaczy, wynika to jak gdyby tak w najprostszej linii od jak gdyby takich naszych przepisów prawnych, instrukcji, które określają, ile możemy i w jaki sposób wyciąć. Ale to wszystko wynika jak gdyby z biologii drzew i potrzeb, nie? Na przykład, jeżeli właśnie mówimy tutaj o remni gniazdowej, czyli o wycinaniu tych dziur w lesie, to takie powierzchnie dostosowane na przykład pod buka nie będą takie wielkie. To kiedyś się sadziło nawet, wycinało nawet kilkuarowe, no teraz trochę są większe, kilkunasto, kilkudziesięcioarowe takie gniazda. A to wynika z tego, że buk na przykład jest mało odporny na wiosenne przymrozki, nie? Jeżeli jest otoczony przez stary, sąsiadujący las, taki parawan nazwijmy to. Jest mu cieplej. Jest mu cieplej, bo jak gdyby te przymrozki jak gdyby rzadziej, bo nie zawsze to się uda, jak gdyby wchodzą, słabiej go uszkadzają te młode listki na wiosnę. Natomiast to ocienienie, które jak gdyby przy okazji jest, bo to jednak zmniejsza ilość światła, bukowi zwłaszcza w tych młodszych fazach wzrostu nie przeszkadza. Odwrotnie jest na przykład przy dębie, który jest gatunkiem bardziej światłożonnym niż buk i dla niego są potrzebne większe gniazda, takie na przykład do pół hektara nawet, czyli 50 arów, nie? Bo starzy leśnicy tak właśnie mówią, że dąb lubi rosnąć w kożuchu, ale bez czapki, nie?
czyli po prostu ma tą osłonę tego starszego lasu, który gdyby właśnie trochę osłania od przymrozków, utrzymuje też wyższą wilgoć na tym gnieździe, nie? Zwłaszcza w tej pierwszej fazie wzrostu, kiedy tam jest no, posadzone świeżo te drzewka, ale też musi mieć jednak trochę tego światła, więcej też niż ten Bóg, więc jak gdyby ma tą głowę odkrytą i przez przynajmniej część dnia światło słoneczne pada na to gniazdo i no, dostarcza energię do rośnięcia tych dębów. To tak ja w młodości, w grubej kurtce, ale czapka w kieszeni, jak mama nie widziała. No dobrze, a czy zdarza się, że wpadacie z piłami, to nie leśnicy to robią, tylko zakłady usług leśnych, wpadają z piłami i tną wszystko po horyzont? No nie, no w Polsce takich rzeczy już nie robi, zresztą właściwie nie robiło się w taki sposób normalnych zrębów. No wiadomo, w przypadku jakichś klęsk żywiołowych no, mogły takie sytuacje zaistnieć. Natomiast no, polskie leśnictwo, zwłaszcza na tle gdyby innych gospodarek leśnictw, gospodarek leśnych światowych, czy nawet europejskich, no, gdyby znacząco ograniczyło powierzchnię zrębów. W tym momencie to tak naprawdę takie największe mają około 4 hektarów. Rzadziej więcej takie te zręby zupełne, mówię, nie? Które gdyby faktycznie wycinamy, zostają same pnie. 4 hektary to jest mniej więcej ile? Ciężko mi powiedzieć, ale to nie jest dużo. No. Pewnie jest to jakoś można przejść na boiska piłkarskie, ale w tym momencie akurat nie pamiętam dokładnej wymiarów boiska piłkarskiego, bo dawno w piłkę nie grałem. To będzie zagadka dla słuchaczy, no przeliczyć, ile boisk piłkarskich to jest 4 hektary. Tak jest. Więc no, to nie są jak gdyby ogromne powierzchnie, ale to jest jak gdyby maksimum, nie? Tak naprawdę spora część tych zrębów, które tniemy, to są znacznie mniejsze. Czasami są działki po 20-30 arów, no hektar, 2 hektary, 1,5 hektara, czyli jak gdyby no, no tego maksimum nie jest zawsze wykorzystywane z różnych przyczyn, zwłaszcza też ukształtowania terenu, wieku tego lasu i tak dalej. Więc w skali jak gdyby światowej to są no, takie maluteńkie powierzchnie, no, już nie pomijamy gdyby te potężne zręby gdzieś w Indonezji, na Borneo czy w Amazonii, nie, to są tak potężne, że tam, że tak powiem, całe nasze lasy by się schowały w tym, nie. Ale no, tak naprawdę mówię, ograniczyliśmy to z bardzo wielu względów, właśnie też między innymi, żeby ograniczyć erozję wieczną, czyli wtedy, jeżeli ta mała powierzchnia jest, ona słabiej przesycha, nie wywiewa całej tej gleby, co się na przykład no, dzieje przy takich wielkoobszarowych zrębach. Nie? Gdzieś tam daleko. I jeszcze druga różnica pomiędzy nami a Indonezją na przykład jest to, że Indonezja ścina te wspaniałe lasy pierwotne i sadzi tam na przykład palmy olejowe. Albo sadzą soję w Amazonii. No, to znaczy nas zamienia, jak gdyby to przestaje być lasem. Tak, nie? A zamienia w Polsce właściwie takie sytuacje się nie zdarzają. No, może pod drogi, no, ale to jest jakoś tam rekompensowane. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, tam, gdzie został wycięty las, pozyskano drewno, tam znowu wraca las. A czy opłaca się i czy w ogóle robi się takie pojedyncze wycinanie drzew, że się wchodzi do lasu i to, tamto, tamto? Czy zawsze to są jakieś luki, gniazda? Znaczy to właśnie to, tak jak może wcześniej wspominaliśmy o trzebieżach, to właśnie takie pojedyncze wybieranie, chociaż także w późniejszych okresach, w momencie, kiedy są prowadzone remnie, czyli te zabiegi na takich starych drzewostanach, to faktycznie się wybiera te pojedyncze drzewa i od razu wiadomo, że to jest dużo bardziej kosztowne, czasochłonne, więc no, robimy to tylko dlatego, żeby jak gdyby ten las był lepszy. Nie? To nie robimy bez powodu. No i takie przecinki właśnie mają na celu, jak na przykład w przypadku remni, pozostawienie takich drzew potencjalnie bardziej o większym potencjale rozrodczym, lepszej jakości, większej koronie na przykład. No i dzięki temu ten las, który będzie powstawał, będzie troszkę lepszy. Natomiast w przypadku trzebieży, no to też docinamy te drzewa, które w jakiś sposób przeszkadzają tym drzewom, które chcemy, żeby na przykład jeszcze kolejne 50 lat rosły, nie? Więc jak gdyby na tej zasadzie to jest taka pielęgnacja właśnie tych drzewostanów. Na przekazie pozyskujemy drewno, więc no, jak gdyby jest jakiś taki, może nie to zysk, ale coś, co powoduje, że gdyby można te zabiegi też opłacić, nie? Czyli gdyby nie są takie obciążające finansowo zabiegi, nie? A więcej o tym mówiliśmy z Maćkiem w odcinku Młodniki tętniące życie. Tak jest. I tam powiedzieliśmy, że na hektarze sadzi się
8000 sadzonek sosny? Tak, no czy to tak no, w zależności od regionu, tak. A ile jest w drzewostanie już takim dojrzałym? Tej to sosny? Kilkaset sztuk. Czasami nawet w takim bardzo starym to już może być około 200-300. No właśnie, co się z tymi drzewami dzieje przez ten czas? Właśnie podlegają różnym zmianom, zarówno naturalnym, jak i tak tej trzebieży. Czasami właśnie zamierają same z siebie, albo pod wpływem jakichś tam czynników zewnętrznych, może wiatr złamać, mogą zaatakować grzyby, owady, mogą zmarznąć na przykład. Zdarzały się takie zimy, co prawda już dawno temu, że drzewa zmarzły po prostu i zamierały. No ale też prowadzimy zabiegi hodowlane, czyli te zabiegi hodowlane trochę udają takie, czy udają, pewnie naśladują, bo może lepsze słowo, właśnie takie naturalne wydzielanie się drzew, czyli takie zamieranie pojedynczych, drzewa na przykład takie troszkę słabszej kondycji, one by z czasem na przykład uschły, bo nie miałyby dostępu do światła, no ale my to też jak gdyby wyprzedzamy, wycinamy, tylko że mamy to drewno troszeczkę lepszej jakości, nie? I to każdy chce mieć drewno do stół, z drewna takiej przyzwoitej jakości, a nie takiego próchniatego, nie? No właśnie, i to jest ta zrównoważona gospodarka leśna. Tak jest. Musimy jak gdyby sobie uświadomić, całe społeczeństwo, że to jest czas, to nie jest tak, że rok, dwa, to są dziesięciolecia, to jest wiek, no to jest bardzo dużo, nie? Więc jak gdyby działamy jak gdyby tak ostrożnie, może pomału, niektórym się to może wydawać za słabo, jak gdyby pomału to się dzieje, ale no pewne rzeczy się nie przyspieszy, no las rośnie długo. No tak, a każdy z nas lubi mieć stół z drewna, książkę. A propos książek, proszę Państwa, w temacie dzisiejszej rozmowy Maciek właśnie popełnił tekst do trzeciego numeru roku 2021, czyli do numeru jesiennego, z piękną okładką, na której jest nurogęś i trzy szpaki próbujące dostać się do dziupli. I na stronie, proszę Państwa, 48 jest tekst pod tytułem Wielkie leśne przemeblowanie autorstwa Maćka. Więc jeśli jesteście zainteresowani trochę szerzej tym tematem, to gorąco zachęcam. Tak, bo może coś pominęliśmy tutaj, tam będzie już tak po kolei wyłożony. No ale jak tu słyszeliście, to nie jest taka prosta sprawa, żeby przebudować las. To nie to samo, co przemeblować mieszkanie. Więc trzymam kciuki za naszych leśników i za taksatorów, urządzeniowców, żeby mieli chęci do robienia jak najlepiej dla polskiej przyrody, żebyśmy wszyscy mogli z tego korzystać. Chęci zawsze są. A was, drodzy słuchacze, zapraszam do grupy Między Drzewami Podcast na Facebooku, gdzie możecie z nami porozmawiać albo pochwalić się jakimiś swoimi przemyśleniami, zdjęciami, wspomnieniami z pobytu w lesie. I zapraszam również na kanał Echa Leśne, gdzie zobaczycie Maćka, Zdobka, Dominikę, Michała, Adama, Julkę i całą wesołą ferajnę. Dziękuję ci bardzo za przyjazd. Dziękuję bardzo. My się słyszymy za tydzień. Cześć. Hej.